Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józku, żyje z Pana Marysia. Kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, moi drodzy, urodzin. Kapitan Józef Baran Bilewski, olimpijczyk, trener, wychowawca, działacz sportowy. Urodził się w wielodzietnej rodzinie na wsi rzeszowskiej. Z chwilą odzyskania niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. W szeregach pierwszego pułku piechoty walczył w obronie Lwowa. Po zakończeniu wojny pozostał w wojsku. W szkole podchorążych zdobywał kwalifikacje oficera artylerii. Został we Lwowie dowódcą baterii. Zapowiadał się na świetnego specjalistę. A jednak jego pasja życiowa skierowała go w innym kierunku. Tą pasją był sport. Specjalizował się w rzucie dyskiem i młotem oraz w pchnięciu kulą. Wielokrotnie brał udział w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych. Był uczestnikiem olimpiady w Amsterdamie. Równocześnie rozwijał kwalifikacje trenera. Na początku lat 30. wraz z dwoma innymi autorami opublikował Zasady nauczania lekkiej atletyki, pierwszy polski podręcznik tej dyscypliny. Z powodzeniem kierował występem grupy polskich lekkoatletów na olimpiadzie w Los Angeles. To wtedy złote medale zdobywali Kusuciński i Walasiewiczówna. Do wybuchu wojny był instruktorem na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W sierpniu 1939 otrzymał przydział do 27 Pułku Artylerii Lekkiej we Włodzimierzu Wołyńskim. Tam został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną. Żona otrzymała dwa listy z obozów w Szepietówce i Kozielszku. Wiosną 1940 roku kapitan Józef Baran Bilewski został zamordowany przez NKWD, podobnie jak inni polscy sportowcy, oficerowie, jeńcy obozów w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.